Porada miłosno-anielska. Z kart tarota, kart anielskich. Jak zwykle w poniedziałek zapraszam Was, kochani, na wskazówkę z kart. Cieszę się, że jesteście i zapraszam Was do oglądnięcia całej tej wróżby. Dzisiaj Złoty Tarot, polskie wydanie. Karty anielskie, magiczne przesłanie od wróżek, Doreen Virtue. Oraz klucze anielskie, niemiecka talia autorstwa Silke Bada. Z tych trzech talii tarota dzisiaj zobaczymy, co wyjdzie dla nas w tym tygodniu. Wróżba jest na 7 dni, od poniedziałku do niedzieli. Co jest ważne w tym tygodniu, na co należy zwrócić uwagę? Jakie impulsy są ważne, płynące z kart? Kochani, witam Was serdecznie. Ja jestem Wróżko Loelia i zapraszam Was oczywiście do lajkowania moich filmików, do komentowania. Piszcie komentarze, czy takie przesłanie miłosno anielskie przyda Wam się, czy jest dobre, czy Wam pomoże, czy Was wesprze emocjonalnie i duchowo oraz mentalnie. Piszcie mi również, czy ta wróżba z Wami rezonuje. Kochani, zapraszam Was na wróżby indywidualne, jeśli jesteście w potrzebie. Napiszcie mi e-maila, a ja odpiszę Wam, jakie opcje są wróżb. Na przykład stawiam prywatnie również prognozę związku, lustro, lub możecie zapytać coś kart na podstawie zdjęć i Waszych dat urodzenia. Oczywiście wtedy są wróżby dokładniejsze, związane z Waszą osobistą sytuacją. Zapraszam na wróżby indywidualne. Dobrze, kochani moi, więc zaczynamy. Karta tarota na ten tydzień. 7 buław. 7 buław, kochani, to pozycja obronna. To jakby wojownik, który obawia się napastnika, wroga. I jak widzicie tutaj, jest już gotowy do ataku, do boju, do obrony. Obwarował się jakby murem, tymi buławami. I czeka na napastnika. 7 buław to również to przesłanie, że w tym tygodniu macie wyznaczać granice, by nikt Was nie zranił, nie dotknął, by nie podszedł do Was za blisko i tym nie zranił Was w jakiś sposób. To również dobra pozycja, którą macie objąć w tym tygodniu. Nie musicie walczyć za wszelką cenę. Karta ta mówi, nie walcz, jeśli nie musisz. Zostań spokojny, opanowany. Tylko po prostu właśnie postaw granice, tak, by nikt siebie nie zranił. Nie czuj się cały czas zagrożony czymś. Nie czuj się ciągle w niebezpieczeństwie jakimś. Nie bój się, nie miej tych lęków ciągłych, że ktoś ci zaszkodzi, że ktoś cię wykorzysta, czy zrobi coś złego. Pozbądź się tych lęków. Mottem tej karty jest właśnie to przesłanie, nie walcz, jeśli nie musisz. I nie czuj ciągle zagrożenia przez otoczenie, przez ludzi. Ale bądź w dobrej pozycji. Karta anielska, która uzupełnia tą kartę tarota, to siła kwiatów. Czyli siła kwiatów. Kwiaty to nie tylko kwiaty jako ozdoba, dekoracja, ale
Kwiaty to również zioła, owoce, warzywa, wszelkie plony, które daje nam natura. Otaczaj się kwiatami i olejkami kwiatowymi, by zwiększyć swą uzdrowicielską moc. Czyli kwiaty, rośliny, olejki eteryczne, które daje nam natura, mają również moc. Chodź też na łono natury. Czerp z łona natury, by uzdrowić się wewnętrznie, by nie mieć żadnych lęków, żadnych obaw. Czyli korzystaj tutaj z piękna natury i z mocy. Przede wszystkim nie tylko z piękna, ale i z mocy natury, która wyleczy cię wewnętrznie, duchowo, mentalnie czy emocjonalnie. Która da ci harmonię, balans. Która da ci bezpieczeństwo, spokój. Która wyleczy cię być może z tych właśnie lęków, które masz tutaj. Klucze anielskie do rozwiązania twoich problemów. Ucz się życia, ucz się z życia. Czyli ucz się z życia codziennie, nieustannie. Ucz się na swoich błędach. Ucz się na czyichś błędach, wyciągaj wnioski. Poznaj samego siebie, czyli twoje potrzeby, czego się obawiasz, czego ciągle masz taką waleczną postawę wojownika, czego się boisz, co ci potrzeba, jakiego bezpieczeństwa ci brakuje. Myśl pozytywnie. Pamiętajcie, że pozytywne myślenie przyciąga pozytywne sprawy i rzeczy, i ludzi, pozytywnych ludzi. Myśl pozytywnie i bądź otwarty na przyjęcie pozytywnych spraw, pozytywnych wydarzeń, pozytywnych wibracji, pozytywnych energii. Takie wskazówki są na ten tydzień. Wyciągnijcie wnioski, przemyślcie. Oczywiście napiszcie w komentarzu, czy z wami ta wróżba też rezonuje. Do usłyszenia już wkrótce.